Miejsca, narracje nieoczywiste. Dzisiaj inaugurujemy cykl spotkań warszawskich organizowanych przez Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego. I jesteśmy goszczeni przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się blisko władzą Wydziału. Szanowni Państwo, nazywam się Mikołaj Dodrowicz i będę miał zaszczyt poprowadzić po pierwsze dzisiejsze spotkanie warszawskie, które zatytułowaliśmy Szmul, Judyta, cmentarz żydowski na Brudnie. Drodzy Państwo, wyobraźmy sobie plan Warszawy jako patchwork. Patchwork złożony z rozmaitych fragmentów różnobarwnych o różnej fakturze. I możemy zastanawiać się nad czytelnością tej faktury. Nad tą czytelnością zastanawiają się na pewno badacze przeszłości Warszawy. A sumtem do dzisiejszego naszego spotkania są zeszłoroczne badania archeologiczne zespołu archeologów prowadzone w listopadzie na cmentarzu żydowskim na Brudnie. Zanim jednak przejdziemy do właściwej części, pozwolę sobie przedstawić dzisiejszych naszych panelistów. Pozwolę sobie przedstawić w kolejności alfabetycznej. Pan dr Szymon Lenarczyk, reprezentujący firmę archeologiczną Wykop na Poziomie. Pani Magdalena Sugarska, archeolożka, niezależna badaczka. Pan Marcin Wagner, reprezentujący Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Oraz pani profesor Elżbieta Wichrowska, dyrektor Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego, Historycznej Literatury i Kultury. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, pretekstem do dzisiejszej naszej rozmowy, do dzisiejszego naszego spotkania są prace wykopaliskowe na cmentarzu żydowskim na Brudnie. I nawiązując do tej krawieckiej metafory, od której rozpocząłem, zastanówmy się wspólnie nad czytelnością faktury tego fragmentu, który nazywamy właśnie cmentarzem żydowskim w Warszawie. Jako pierwszą poprosiłbym panią profesor Elżbietę Wichrowską. Co wiemy o cmentarzu żydowskim w Warszawie? Co wiemy o Szmulu Sutkowerze i jego żonie Judycie? Dziękuję bardzo za przedstawienie. Witam Państwa, znaczy zebranych tutaj stacjonarnie i tych, którzy oglądają nas przed ekranami swoich komputerów. Oczywiście spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o miejscu szczególnym, którym jest cmentarz żydowski na warszawskiej Pradze i no przede wszystkim, żeby dowiedzieć się, a to rzadka okoliczność, o badaniach, które tam są prowadzone. Będziemy rozmawiać o pewnym fenomenie. Tych fenomenów związanych z cmentarzem żydowskim na Pradze jest kilka, ale ja to na jeden chciałam wskazać. Mamy do czynienia z chyba największą metropolią żydowską w Europie. Na warszawskiej Pradze, która moim zdaniem, może się mylę, nie funkcjonuje nawet w świadomości takiej powszechnej warszawiaków. Stąd też pomysł na to spotkanie i żeby trochę przybliżyć, trochę opowiedzieć o tym ważnym, historycznym miejscu. Ja nie jestem archeologiem, więc moja rola ograniczy się do stworzenia pewnego kontekstu historycznego, czyli żeby opowiedzieć, jak to się stało, powinnam, że taki cmentarz na Pradze warszawskiej, wówczas podwarszawskiej powstał, kto w to powstanie jego no, był zamieszany. I to był rok 1780 i właściwie trzeba przywołać tutaj dwie pary, cztery osoby. O dwóch powiem, czy
jeszcze do pierwszych wrócę za czas jakiś. To jest Stanisław August Król i jego brat Michał Poniatowski, wówczas biskup płocki, potem prymas. Druga para będzie tutaj znacznie ważniejsza. To jest Szmul Zbytkower i jego żona Judyta z Lewibuka Zbytkowerowa-Szmulowa. Przez długi czas myśleliśmy, że to jest właśnie ta dama koło, którą widzimy właśnie obok Szmula. No ale historycy sztuki ostatnio, znaczy już jakiś czas temu wiedzą, że to jednak nie ostatnia, trzecia, ale drugą widzimy, która będzie tutaj nam Judytę zastępowała, bo to oznacza, że wizerunek Judyty się nie zachował. Kilka słów o Szmulu. To jest bardzo ciekawa postać dla drugiej połowy XVIII wieku. Przykład niezwykłej kariery. Od arendarza do jednego z największych przedsiębiorców Rzeczypospolitej drugiej połowy XVIII wieku. Niektórzy twierdzą, że to jest ojciec nowoczesnego kapitalizmu, chyba z lekką przesadą, ale i takie głosy mamy. To postać, to przedsiębiorca, handlowiec, jak powiedziałam, na wielko, działający na różnych przestrzeniach, to znaczy z jednej strony handel, tworzy korporację, na czele staje korporacji zrzeszającej 200 przedsiębiorców handlowych, pędzą tysiące wołów, koni z Kijowa do Poczdamu, handlują i zarabiają pieniądze, bo to będzie ważne też przy naszym głównym temacie. Zajmuje się produkcją, jest przedsiębiorcą, cygielnia, browary, młyny, jest takim pomysłowym przedsiębiorcą. Gdy okazało się, że w 1789 roku nie można wywozić skór świeżych za granicę, co robi? No, stawia garbarnię. I to jest taką najnowocześniejszą wtedy na terenach Rzeczypospolitej. To wszystko, te młyny dzierżawione, te browary, te gorzelnie, cegielnie, to wszystko dzieje się na pracy. Dalej, obrót pieniędzy. Czyli no, powiedzielibyśmy pewnie, jak patrzymy na Szmula, że to była lichwa, albo no, niektórzy mówią początki bankierstwa. No i dwie rzeczy, które naprawdę wielkie pieniądze mu i wpływy przynosiły, czyli funkcja faktora dworu królewskiego, a więc dostawcy różnych produktów na dwór Stanisława Augusta, ale takie produkty to też wpływy, wpływy u króla, dworu, bliskie związki. Niektórzy z królem jego, a niektórzy twierdzili, że jeszcze bliższe z Judytą, jego trzecią żoną, miał Stanisław August. Te wpływy wykorzysta również przy cmentarzu. No i wreszcie, żeby już ta opowieść mogła być dużo dłuższa, to liberant, czyli dostawca zajmie się aprowizacją wojsk polskich przede wszystkim, ale też rosyjskich i w latach 90. pruskich. To przynosi gigantyczne pieniądze. I teraz tak, to co jest ciekawe, że ta jego kariera, której powiedziałam, od arendarza do przedsiębiorcy, przypada na czas ważny dla Warszawy. Czas, w którym w 64 roku, kiedy Stanisław August zasiada na tronie, Warszawa jest maleńkim miastem, prowincjonalnym, to jest 30-tysięczne miasto. 30 lat później następuje wzrost czterokrotny. To jest miasto 100-tysięczne, 120-tysięczne, no tutaj różne liczby się pojawiają. W każdym razie jest to już miasto, duże miasto europejskie. Wiadomo, że przy milionowym na przełomie XVIII-XIX wieku Londynie nie jest to może ogromna liczba, czy 600-700 tysiącach przy Paryżu, to jest miasto jednak bardzo się rozwijające dobrze. I
W tym rozwoju biorą udział ludzie i mają wpływ także tacy jak Szmur. I tu się pojawia jeszcze inny problem. Znaczy, żeby rozwinąć skrzydła, znaczy nie mógł, może inaczej, nie mógł Szmur rozwijać tych skrzydeł w pełni ze względu na pewien przywilej doskonale nam wszystkim znany, czyli non tolerabilis iudaeis, czyli ograniczenia i w zakupie, i w dzierżawie ziemi przez Żydów, ale nawet funkcjonowanie na terenie miast koronnych. Więc żeby funkcjonować nawet tak, jak funkcjonował Szmul w Warszawie, no musiał mieć specjalne zgody, ale lokować tych wszystkich inwestycji w Warszawie nie mógł. To robić też z pewnymi ograniczeniami na Pradze i to właśnie robi. I teraz tak, czyli mamy do czynienia z człowiekiem bardzo kreatywnym, ambitnym, o dużych wpływach w tym roku 80, ale jeśli chodzi w ogóle o przestrzeń społeczno-gospodarczą Rzeczypospolitej. Ale ważne jest jeszcze to, że to jest tak też postać dobrze rozpoznawalna i ważna też dla środowiska, dla społeczności Żydów, tak, żydowskiej. Jest jednym z członków Sejmu, ważnego, centralnego organu samorządu żydowskiego, członkiem Sejmu Czterech Ziem, rozwiązanego co prawda w 1964 roku, ale potem w różnych władzach będzie się pojawiał. Na jego nadrobku, o którym będziemy mówili niebawem, pojawił się napis Pan i przywódca Czterech Ziem. To jest właśnie odniesienie do tego, o czym przed chwilą powiedziałam. I jeszcze jedna rzecz, też w takiej przestrzeni religijnej, praskiej, jest to postać bardzo ważna. Wokół siebie skupia środowisko hasydów i właściwie na Pradze tworzy takie centrum no właśnie hasydów. Oczywiście te wszystkie inwestycje praskie, no również powodują jego, że tych Żydów, których Warszawa i tak przyciąga, no jest coraz więcej na prawym brzegu Wisły. Dużo krócej o jego małżonce, która kto wie, czy nie jest nawet jeszcze ciekawszą postacią. Trzecia żona, która teoretycznie powinna stać tam obok. Nie. Wracamy tutaj. Która powinna, nie mamy wizerunku Judyty, więc zostajemy przy Eleonorze najprawdopodobniej. To małżeństwo z współczesnego punktu widzenia nie powinno się udać, tak? Dlatego, że z jednej strony mamy hasyda, tradycjonalistę, człowieka niewykształconego, nie potrafił się podpisać, nie mówił w żadnym języku, taką jakąś mieszankę, jak podejrzewam historycy polskiego łamanego z no właśnie takim miksem, nie wiem, czy to rozumiem, no w ten sposób z królem. I przybywa ta trzecia żona jego, Żydówka z pruskimi korzeniami, z Frankfurtu nad Odrą, piękna, młoda, z rodziny, której tradycji bliskie są ten nurt Haskali, oświecenia żydowskiego, z kontaktami z dworem pruskim, z kontaktami bankierskimi, nowoczesna, z przyjaciółkami, które prowadzą salony w Berlinie i w innych miastach. No i prawda, nie wiem, dlaczego przyjechała, bo trochę lata się nie zgadzają. W 79 roku wyszła za Szmula, a ponoć przybyła tu w 76 roku. No to mu się wtedy dziecko rodzi, tak? Z tą drugą żoną, która go zresztą zostawi, zdradzi, będzie wielki skandal. Co ona robiła przez 3 lata? Nie wiem, to jest tajemnicza historia. Z nią związana i teraz tak, ona dopiero jakby wypływa, staje się
taką postacią rozpoznawaną po śmierci męża. Okazuje się, że jest świetnym przedsiębiorcą, jest liberantką, przygotowuje i też zajmuje się dostawami, aprowizacją wojska i jest genialną bankierką. Znowu, długo było o tym mówić, powiem tylko tyle, że gdy umierała, majątek jej wynosił 2,5 miliona złotych. To była ogromna, to jedna z większych fortun tego roku 1829. I teraz jeszcze może trochę o Benach, tak? Bo kiedy mówimy Szmul zbytkowe, czy Judyta z Lewik, Bubka Szmulowa, zbytkowerowa, to tak może nie do końca rozpoznajemy te postaci, które potem budowały tradycję rodziny. Ale pierwsza ze strony Szmula, bo to z pierwszej żony, pierwsza postać warta przypomnienia, to jest Henri Bergson, tak? Czyli filozof, noblista, nie trzeba go przedstawić. Jeszcze ciekawsza, albo inaczej ciekawa, jest jego siostra, o której bardzo niewiele się mówi, Moina Bergson-Mapelson. Jedna z ciekawszych artystek, ale przede wszystkim jedna z najważniejszych okultystek przełomu XIX i XX wieku. No, twierdzi się, że to jest pierwsza dziesiątka, czyli pierwsza liga. Z drugiej strony, gdybyś Marcinie mógł troszkę tam Judyta i Szmul to trzy córki. Pamiętam, że będziemy rozmawiali o cmentarzu, już powoli się do niego zbliżam. Trzy córki, jedna to będzie prababka rodziny Tepliców. Teplicowie twierdzili, że taki nos wydaje się być nosem semickim, to jednak nie od Szmula, ale od Stanisława Augusta. W różnych pamiętnikach mamy takie właśnie anegdoty. Czasem jest to czarny humor, bo one też wracają w czasie II wojny. Mamy również z innej właśnie Anny, tak, Hali, jej nie mamy. Tak, tutaj zatrzymajmy się. O, tak. Anna Haja, która przeszła na katolicyzm, wyszła za Józefa Morawskiego, który został potem ministrem finansów i prawnuczką będzie, poproszę jeszcze o kawałek, będzie Franciszka Siedliska, czyli założycielka Nazaretana. Więc jak widać, dużo się w tej rodzinie dzieje. Ale teraz wracamy do okolic cmentarza. I pytanie takie. Po co Pradze cmentarz żydowski w 1780 roku? Po co Szmulowi cmentarz w 1780 roku i po co Królowi cmentarz w 1780 roku? Po co Pradze? No trochę mówiłam już o tym, że Praga także przy Warszawie, to jest oczywiście oddzielna struktura, dlatego, że dopiero po prawie o miastach, oczywiście ona wejdzie, Praga stanie się częścią Warszawy i jurysdykcji, Praga Książęca, Biskupa, Targówek, Olądzinów, staną się całością. Żydów przybywa, gmina rośnie, bo o tym, że gmina praska funkcjonowała od lat 60., to wiemy co najmniej do lat 60. XVIII wieku. A cmentarza nie ma. Kirkuta nie ma, ani po prawej, ani po lewej stronie. A cmentarz, to dla być może będziemy o tym jeszcze mówili, to jest ważna rzecz w gminie żydowskiej, prawda? Ważna ze względów religijnych, święta rzecz, kulturowych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, pod każdym względem. Również jest tak, to chyba Zofia Bożylińska napisała w jednej swojej książek, że gmina bez Kierkuta to jest gminą kaleką.
że Żydzi nie opuszczają miejsc, gdzie leżą ich przodkowie, więc to jest taka też stabilizacja miejsca, tak? Znaczy miejsca pobytu Żydów. No poza tym jeszcze taki aspekt, że trzeba w odpowiednim czasie pochować osobę zmarłą, prawda? Tego czasu istnieje nie było za dużo, no zależy zresztą, czy ktoś, kiedy ta śmierć nastąpiła, ale trzeba było, wożono wówczas zmarłych do Nowego Dworu Mazowieckiego, to jest tak 33-35 km, Grodzisk, Sowaczew, jeszcze pewnie inne miejsca, albo tak troszkę półlegalnie też chowano jednak na Pradze. Więc Pradze, ale i Warszawie cmentarz jest bardzo potrzebny. Po co Szmulowi? No, po pierwsze to jest biznes, po prostu. A to było dla Szmula ważne, ale to też ważna pozycja osoby, która doprowadziłaby, też społeczna, która doprowadziłaby do powstania takiego cmentarza i jeszcze, co ważniejsze, nim zarządzała. I co się dzieje? Bo pod koniec lat 70. Szmul w imieniu wszystkich Żydów, to też świadczy o jego pozycji, w mieście Warszawa i na Pradze będących z prośbą o udzielenie zgody na założenie dla nich cmentarza po prawej stronie Wisły się zwraca. Były wcześniejsze próby powołania takiego, czy utworzenia raczej takiego cmentarza, między innymi Lezior Izak z Krotoszyna próbował do tego doprowadzić. To dosyć szemrana postać, oczywiście, no nie dlatego, ale nie udało mu się. To musiały być kontakty, no właśnie, z królem. Król we wrześniu prosi swojego brata, biskupa polskiego, o to wyrażenie zgody na powołanie takiej nekropolii. Biskup wyraża zgodę, Michał Poniatowski, z warunkiem, że użytkownicy obrodzą teren całego cmentarza oraz że ciała umierających Żydów bez śpiewania i procesji publicznej chowane będą i w niczym prawom kościelnym ubliżać nie ważą się. I wówczas Stanisław August wyraża zgodę na założenie w swoich dobra dziedzicznych, targówek zwanych blisko prag leżących, no i przekazał Judycie Szmulowi, czy Szmulowi Judycie, na zawsze prawem emfiteutycznym plac na nekropolię. Miejsce to wybrane na wzgórku ku wiatrakowi piaszczyste i nieużyteczne, sosnowym drzewem nieco zarosłe. W zaroślach targówka przy granicy Brodnickiej w oparkanieniu przy końcu samego zwierzyńca, czyli za cmentarzem zwierzyniec się znajdował no, Stanisława Augusta, jeden z kilku zresztą. Zarząd został powierzony oczywiście Szmulowi. I teraz tak, co jest jeszcze ciekawe, to jest też na odrębną już rozmowę, bo to było pytanie trzecie, po co cmentarz królowi? To był większy projekt. To był projekt związany z cmentarzem, ale również z tym, żeby właśnie na tym terenie, chodziło o Golędzinu, o założenie czegoś, co można by nazwać żydowskim centrum społeczno-gospodarczym, takim, który by współdziałał z Warszawą i a jednocześnie no, zatrzymywało Żydów, którzy chcą do Warszawy, właśnie na tym terenie i chciał prawem też emfiteutycznym przekazać takim zainteresowanym właśnie działalnością tam Żydom te tereny Stanisława August. Więc to był wyraźnie szerszy projekt. Co się dzieje dalej? Już powoli zbliżam się do końca tego wstępu. Szmul przejmuje dzierżawę,
Bardzo ważnym elementem była też, było współdziałanie z taką organizacją, którą jest Świętym Bractwem, tutaj Świętym Bractwem na Pradze, czyli Bractwem Pogrzebowym. Ta nazwa trochę myli, dlatego że to jest organizacja współdziałająca z rabinem, organizacja o dużo szerszych kompetencjach niż z nazwy to by wynikało. Opiekuje się sierotami, chorymi, zapewnia leczenie. Ważna organizacja. Nie może się dogadać z tą, która już funkcjonowała. Co robi? Rewolucję, zakłada swoje. W 1985 roku zakłada swoje, doprowadza do zorganizowania nowego i do spółki z lewą stroną Wisły. Tak? I od tego momentu lewa, czyli Święte Bractwo, czy Bractwo Pogrzebowe z Pragi i z Warszawy, z prawej lewej strony, będzie współdziałać aż do 1806 roku. W 1806 roku znowu następuje rozłam. No a dlaczego? A dlatego, że powstaje przy Gęsiej pomysł na inny cmentarz. Cmentarz przy Okopowej. I od tego momentu zaczyna się jakby historia, historia cmentarza Brudnowskiego i na Okopowie biegnie trochę inaczej, tak? Przy Okopowej chowani są, tutaj będziemy mieli też, tak. Hotel syna Szmula z Wytkowera, który zmarł w 1822 roku i pochowany został tam, gdzie Żydzi z lewej strony Warszawy byli chowani, gdzie bogaci Żydzi byli chowani, a gdy bogaczka Judyta umiera w 1829 roku, choć mieszka na po lewej stronie, choć prowadzi tam swój kantor i salon, prosi, żeby pochowano ją na jej cmentarzu na Pradze. I to jest chyba dobry moment, żeby przekazać. Tak. Dziękuję za rekonstrukcję, jak się okazuje, burzliwego i długiego życia, który kończy się na cmentarzu. Prawdopodobnie jest to koniec dedykowany, żeby zaplanowany wszystkim, dla nas wszystkich. Zwracam się do być może Spiritus Moments, przedsięwzięcia archeologicznego na cmentarzu żydowskim na Brudnie. Czy to właśnie koligacje rodzinne, koneksje organizacyjne były powodem, że zdecydowali się Państwo na prace archeologiczne właśnie na tym cmentarzu? Dlaczego akurat ten cmentarz? I też bym prosił o dwa słowa o założeniach w ogóle prac archeologicznych, jakie Państwu przyświecały przed przystąpieniem do realizacji. Bardzo proszę, Pan dr Szymon Larczyk. Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak to zwykle bywa w przypadku archeologii, wszystkim tym rządzi przypadek i przedsięwzięciem, które podjęliśmy realizować, czyli badania archeologiczne na cmentarzu na Brudnie, zostały też zainaugurowane przez przypadek, bowiem przypadkiem było zaproszenie nas na cmentarz przy Okopowej. Z różnych względów udało nam się pozyskać, mogę powiedzieć, błogosławieństwo zarówno gminy wyznaniowej żydowskiej w Warszawie i we współpracy z Komisją Rabiniczną do spraw cmentarzy i udało nam się zainaugurować pierwsze szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne na cmentarzu przy ulicy Okopowej. I to tam rozpoczęliśmy pierwszy sezon prac archeologicznych mniej więcej 2 lata temu. Droga, która prowadziła oczywiście do inauguracji, też była długa i wyboista, jak to zwykle bywa. Natomiast pierwsze prace na cmentarzach żydowskich w Warszawie zostały przeprowadzone, szerokopłaszczyznowe, zostały przeprowadzone na terenie cmentarza przy ulicy Okopowej. I tam zaczęliśmy pracę w najstarszej części, czyli w kwaterze pierwszej,
która została założona w 1806 roku, wyznaczona w 1806 roku przez w lewej stronie Wisły. I od tamtej pory udało nam się przeprowadzić badania wykopaliskowe w różnych częściach najstarszym fragmencie cmentarza przyokopowej, ale teraz aktualnie pracujemy przy części zapleczu, gospodarczej części cmentarza przyokopowej. I w trakcie prac zeszłorocznych, na początku zeszłego roku, doszliśmy do wniosku, że warto historię Żydów warszawskich czy prac archeologicznych w tej części Warszawy, warto by spróbować przedsięwziąć także na drugim cmentarzu, który jest szalenie ciekawym, interesującym z archeologicznego, historycznego, obyczajowego punktu widzenia. Udało mi się porozumieć z gminą, ze wszystkimi osobami, które są zaangażowane od strony religijnej, tradycyjnej, obyczajowej, ze strony żydowskiej. I udało nam się doprowadzić do inauguracji pierwszych prac archeologicznych na terenie cmentarza Ludnowskiego, niekoniecznie związanymi z tym, co pani profesor przed chwilą mówiła. To znaczy, czyli przed wami nikogo nie było. Przed nami były prowadzone badania punktowe, sondażowe i prace poza, przy samym murze, ale nie stricte na... To też nie jest do końca prawda to, co mówię, ale można powiedzieć, że poza murem cmentarnym, murem współczesnym. Natomiast jak mur przedstawił, jakie granice tego cmentarza były historyczne, to już jest inna kwestia. Nam się udało przeprowadzić pierwszy sezon prac archeologicznych na terenie cmentarza Ludnowskiego, można powiedzieć w centralnej, zachodnio-centralnej części, która jest uznawana za jedną z najstarszych części, w kwaterze numer 2. Prace te zostały podjęte w dosyć zaskakujący, ale można powiedzieć też dosyć romantyczny sposób, jeśli można mówić o pewnym romantyzmie archeologii. Na terenie cmentarza Ludnowskiego zostały pochowane znamienite osoby, między innymi grób Szmula Zbytkowera, którego zdjęcie grobu i ogrobie zachowało się i w prezentacji pani profesor było widoczne. I uprzedzam pytania, będziemy też tego grobu szukać w najbliższym czasie, to znaczy będziemy próbować podjąć badania archeologiczne mające na celu przywrócenie i odnalezienie i przywrócenie grobu Szmula Zbytkowera. Natomiast nam zaproponowano prace archeologiczne związane z poszukiwaniem czegoś bardzo konkretnego, to znaczy pochówku jednego z najznamienitszych Żydów, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii, nie tylko w historii nauki tak naprawdę, czyli Abrahama Jakoba Sterna, który został pochowany w najstarszej części cmentarza, czyli w kwaterze drugiej. U jednego z badaczy, u Leona Przysuskiera, który stworzył i zebrał informacje dotyczące przedwojennych cmentarzy żydowskich warszawskich, jest informacja, że grób Abrahama Jakoba Sterna znajduje się w kwaterze drugiej, w rzędzie trzecim A, na stanowisku 13. Więc musimy sobie uświadomić, tak jak tu na niektórych slajdach będziecie Państwo widzieć, że mamy do czynienia, jak pani profesor mówiła kilka minut temu, mamy do czynienia z terenem wydmowym, gęsto porośniętym drzewostanem mocno utrudniającym pracę. Różne wiatry historii doprowadziły do tego, że cmentarz Brudnowski został zdewastowany. To znaczy w wojennej i powojennej historii, pokrótce mówiąc, możemy się dowiedzieć, że że poszczególne macewy, poszczególne obiekty związane z pochówkami w obrębie nekropolii zostały zdewastowane
celowo, intencjonalnie zniszczone, a częściowo przeniesione do takiego wspólnego punktu, który stał się chyba największym cmentarzyskiem macew, jeśli można to uznać, na świecie. Czy mogę wejść w słowo? Bo dla osób, które niewiele wiedzą o tym cmentarzu, tu na sali takich zdaje się nie ma, to trzeba dodać, że cmentarz funkcjonował jest ponad 200 lat i został zamknięty w listopadzie 1940 roku, czyli w momencie zamknięcia getta. Nie było w założeniu hitlerowców już Żydów na Pradze, cmentarz został zamknięty. Pierwsza dewastacja nastąpiła jeszcze wcześniej, w czasie zdaje się pierwszej wojny. Nawet jeszcze przed pierwszą wojną. A potem, czy nawet po czym druga wojna i taka świadoma działalność w tym czasie, o którym mówimy, no i potem ta powojenna, lata 45, 50 kilka. I wtedy te macewy lądowały, no były niby utwardzane lotniska. Znaczy dużo jest historii, tak, opowieści i znalezisk niestety. No między innymi ulica w Mokotowie Dworkowa, tak, po której Herbert się przechadzał. No właśnie zamiast płyt chodnikowych tam były macewy. Przepraszam. Kontynuując to, co pani profesor przed sekundą powiedziała, cmentarz został praktycznie miał być przemianowany na park miejski. Miano pozbyć się wszystkich śladów pochówków i to miało być miejsce rozrywki warszawiaków. Więc historia jest taka, że oczywiście zainteresowano się na nowo w latach 60., 70. i 80. tak naprawdę, kiedy ogrodzono na nowo cmentarz. Rodzina Zedbałów zadbała o to, żeby cmentarz przywrócić w jakiejś formie do odwiedzin. Do odwiedzi. Natomiast mówimy o, dlatego powiedziałem o romantyzmie archeologii akurat w tym wypadku, bo doszliśmy do wniosku, że projektując te badania, doszliśmy do wniosku, że warto pójść trochę na łatwiznę, jeśli można tak powiedzieć, i poszukać czegoś, co jesteśmy w stanie znaleźć. To znaczy, jesteśmy w stanie na podstawie zdjęć, dzięki uprzejmości interpretacji Sebastiana Różyckiego, fantastycznego interpretatora historycznych zdjęć, także lotniczych, udało nam się pozyskać dane dotyczące cmentarza w trakcie wojny. Jak wyglądał cmentarz, co zostało zachowane w trakcie wojny, jak wyglądało w latach 40. XX wieku. I na podstawie zdjęć zachowanych widać na zarys cmentarza, zarysy poszczególnych kwater. Widać, że jest to miejsce zniszczone, że poszczególne pojedyncze obiekty widoczne są na owych zdjęciach. Interpretacja doprowadziła do tego, mówiąc pokrótce, że udało się wyznaczyć wstępnie, ale oczywiście tak bardzo umownie, granice kwatery drugiej, czyli tej historycznej części cmentarza udało się wyznaczyć. Czyli mając świadomość, że udało się pozyskać informacje dotyczące kwatery drugiej, trzeba zastanowić się, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy rząd 3A i miejsce 13 jest w zasięgu naszej ręki i czy jesteśmy w stanie wyznaczyć narożnik choćby kwatery drugiej, od którego można by numerować rzędy, co niesie ze sobą oczywiście kolejne pytania, czy 3A to jest rząd pomiędzy trzecim a czwartym, czy to jest rząd czwarty z jakiegoś powodu A literka została dostawiona, bo nie wiemy dlaczego, bo czasami przy wyjątkowo ważnych osobach pochowanych na cmentarzu klinem wbijano kolejne, czy montowano kolejne pochówki, żeby ludzie znamienici, którzy zapisali się w annałach historii Żydów, warto, żeby leżeli koło siebie. Czy jest to teren wydmowy i ten rząd 3A został po prostu, ze względu na pochyłość terenu, został dobudowany akurat w tamtym miejscu? I kolejne pytanie, czy nawet jeśli trafiając w rząd 3A, czy numerujemy od prawej do lewej, czy od lewej do prawej, numer 13 pochówku. Więc jakby
kwestii technicznych, które miały doprowadzić do tego, czy znajdziemy pův pochówek Abrahama Jakoba Sterna, było wiele. Na podstawie dokumentów, które udało nam się we współpracy z Sebastianem Różyckim, z Aleksandrem Szwarcem i innymi interpretatorami i badaczami przedmiotu, udało nam się wytyczyć. Myślę, że jest to na którymś ze slajdów. Jeśli mogę następny prosić. Udało nam się wytyczyć miejsce narożnika kwatery drugiej. To już techniczne aspekty tej nowoczesnej archeologii pozwoliły nam na to, żeby ten narożnik wytyczyć wirtualnie. Wytyczyliśmy go za pomocą systemu GPS-owego w terenie. No i zaczęliśmy kopać. No to dzieliśmy się zarówno trochę o technikach, o metodach badawczych. Z tego, co Państwo zawarli w raporcie, który Państwo przedłożyli konserwatorowi zabytków z sezonu kopaliskowego 2021 z listopada, wspominali Państwo, no właśnie też między innymi o trudnościach, o których teraz Pan przed chwilą powiedział, o dewastacjach, o wydmowym charakterze podłoża, o niepewnej numeracji grobów, o nieczytelnych granicach kwater, o nasadzeniach drzew, o tym, że niektóre groby były, no, czy wciskane, zdarza się, umieszczane między już istniejące, co dodatkowo zaburza. I stąd możemy uwierzyć jako laicy, ale też jako profesjonaliści, na czym polega romantyzm, o którym Pan wspominał. No nie tylko na tym przypadku, o którym też Pan powiedział, no ale na tej niepewności, czy się znajdzie, czy się nie znajdzie, a która trudność stanie się dobrym uwarunkowaniem odkrycia. Jeśli chodzi o odkrycia, to zwracam się do dwóch pozostałych osób, które uczestniczyły w badaniach. Jak właśnie te badania wyglądały na etapie przygotowawczym, kameralnym? Słyszeliśmy, że Państwo dysponowali zdjęciami lotniczymi, już pełną dokumentacją, czyli już z pewną wiedzą wchodziliście na cmentarz. No i moglibyśmy powiedzieć, że wykluczone tam znowu czyta romantyzm, bo nagle się zaskakujecie, że to, co wszystko się dowiedzieliście, trzeba zweryfikować i stwierdzić, że no, a może trochę 2 metry w prawo, 2 metry w lewo i co to znaczy tą 3A, o którym tam tak mówił. Jak wyglądały innymi słowy badania kameralne, a jak badania już w terenie? No, czysty romantyzm. I trzeba przyznać, że w odróżnieniu od badań na okopowej, badania na brudnie, to była prawdziwa archeologia. Po wytyczeniu wykopów musieliśmy zacząć od wyrównania terenu, gdyż las, który jest zasadzony, został zasadzony przy pomocy głębokiej orki, która, jak wiadomo, wchodzi czasami i 50 cm w głąb ziemi, więc trzeba było najpierw uporządkować teren. I oczywiście nie wiedzieliśmy w ogóle, co znajdziemy, no bo oprócz tego, co mówił kolega, wytyczenie wykopów na podstawie zdjęć i tych lokalizacji GPS-owych, no niemniej nie wiedzieliśmy naprawdę, co znajdziemy. Dlatego romantyzm był ogromny. Schodziliśmy, wszystkie prawidła pracy archeologów były zachowane, schodziliśmy poziomami nie głębszymi niż około 5-10 cm. No i tutaj pojawił się od razu ten problem wydmowy. Gdyż kopanie w takim terenie, nawet w listopadzie, kiedy wydawałoby się, że jest zimno, pada deszcz, jest wilgotno, widoczność była potwornie ograniczona. Po zejściu tej pierwszej warstwy tego humusu, gdy pojawiły się już piaski różnych kolorów i przesiąknięte właśnie tym humusem, naprawdę bardzo trudno było cokolwiek zaobserwować. Naprawdę musieliśmy się posiłkować spryskiwaczem, coś, co generalnie archeolodzy oczywiście często używają, ale latem. Kiedy kopiemy w takim terenie, który jest właśnie piaskowy, gdzie ta widoczność jest ograniczona, gdy słońce wysusza bardzo szybko, tutaj w listopadzie, więc jeśli powrócimy w miesiącach cieplejszych, będzie to naprawdę niesamowita przygoda, więc spryskiwaliśmy na bieżąco cały czas teren, żeby wilgotna gleba pokazywała nam, bo jak mówię, w tym miejscu inaczej niż na okopowej, wszystko, co znajdujemy, to jest dlatego zbliżone, jak mówię, do prawdziwej archeologii, tej starszej.
są to kolory w ziemi. Po prostu znajdujemy ewentualnie jamy grobowe, które są innego koloru ziemi niż otaczające, niż tło. Dlatego ta widoczność jest dla nas bardzo istotna. Jak mówię, po zejściu kilku warstw, takich 10-centymetrowych, po usunięciu tego humusu, oczywiście w trakcie prac znajdowaliśmy różne rzeczy, mając na uwadze, że był to teren, jakby to powiedzieć, działalności miejscowej ludności przez wiele lat. Znajdowaliśmy wszystko od portfeli, części ubrań, kolczatek zwierzęcych i różnych innych przedmiotów. Powoli po zejściu tego humusu zaczęliśmy znajdować fragmenty już historyczne, czyli znaleźliśmy kłódki, były dwie kłódki, fragmenty macewale bardzo drobne i niewielkie ilości, czyli naprawdę ta dewastacja była dobrze zorganizowana. Nie znaleźliśmy jakiegoś rumoszu nagrobków. I po zejściu kilku poziomów, tam mniej więcej na głębokości 30 czy 40 cm, wreszcie zaczęliśmy widzieć te pozostałości grobów. Jak się potem okazało, to co już Pan wspomniał, na początku widzieliśmy groby, które wypełnione w tym momencie są już ciemnobrązowym, brunatną ziemią. Po zejściu kolejnego poziomu i spryskaniu, dopiero wtedy zobaczyliśmy, że poniżej znajduje się prawdopodobnie starszy rząd grobów. Oczywiście groby są usytuowane w kierunku wschód-zachód, jednak ten starszy rząd troszkę odbiega od tego wyższego, młodszego. No i na tym etapie oczywiście, ponieważ to powinniśmy wspomnieć, ciągła kontrola komisji rabinicznej, na tym etapie jest to poziom, poniżej którego już nie możemy zejść. Niezależnie od... wiemy już, że mamy strop grobów, więc to jest poziom... No archeolog oczywiście w tym momencie prosi się, żeby to zejść głębiej, niestety nie wolno. Mimo błogosławieństwa, które tutaj już ograniczonego, tak. Czyli błogosławieństwo z ograniczoną głębokością. Tak, dokładnie. Czyli kolejna odsłona tych utrudnień. No dobrze, ale zidentyfikowaliście Państwo narożnik kwatery drugiej, tak? Tutaj to też w pewnym momencie. Proszę jeszcze raz powiedzieć, dlaczego tak istotna jest ta kwatera druga? No istotna jest po pierwsze ze względu na to, że jest to jedna z najstarszych części cmentarza. Oczywiście te wcześniej wspomniane badania, że się odbywały badania, ale badania były prowadzone poza murami współczesnego cmentarza i tam rzeczywiście archeolodzy mieli większą swobodę. To było kilkanaście lat temu, więc mieli większą swobodę w wybieraniu ziemi. Może działali bez błogosławieństwa. Może z innym błogosławieństwem. W każdym razie badania były skierowane na to, aby stwierdzić, jaki jest zasięg cmentarza żydowskiego na Górnie. Wiemy, że mur, który otacza teraz cmentarz, nie otacza go w całości. To też się okazało i także w tym sezonie, podczas naszych prac, kiedy były nasadzenia róż, i panowie prosili nas o przyjście, ponieważ co chwilę wychodziły jakieś kostki, fragmenty szkieletów właśnie poza współczesnym murem. No ale wracając do tej kwatery drugiej, to rzeczywiście ważne jest ze względu na to, że po pierwsze pochowany tam Szczel, inni ważni ówczesne osoby, najstarsza część oprócz kwatery pierwszej. No i pytanie było oczywiście tutaj, tak jak Szymon wspomniał na początku, oczywiście badania ze zdjęć lotniczych, szczególnie z 1945, no widocznie na tych zdjęciach był dom przedpogrzebowy, który też właściwie zajmował się przy kwaterze drugiej. Przed nim pojawiał się, był jakiś widoczny plac. Nie do końca wiadomo był cel, więc jak Państwo zauważą tego slajdzie, który się teraz pojawił, są takie trzy obok siebie prostokątne przestrzenie, dom przedpogrzebowy widoczny, tutaj na zdjęciu 1945 bez dachu, no i ta kwatera, która się znajduje przed tym placem, ze znaczonym na czerwono taką
wypukłością, które były takim punktem orientacyjnym dla nas i to był taki punkt odniesienia właśnie dla osób, które identyfikowały założenie cmentarza właśnie ze zdjęć lotniczych. Zostało to określone jako obelisk, to jest potem widoczne na kolejnych tutaj slajdach. Ja już teraz przerzucę na kolejny slajd. Jak Państwo zauważą, tutaj w tym slajdzie widoczna jest taka przestrzeń wysypana, prostokątna, wysypana gruzem. Być może to jest właśnie pozostałość tej konstrukcji, może nie zawsze musimy, że możemy ją nazwać obeliskiem, tylko że tej wysokiej konstrukcji, która była wytyczona na tym zdjęciu, to był taki punkt odniesienia dla Szymona i pana Sebastiana Rzeckiego, żeby właśnie tutaj wyznaczyć granicę tej kwatery. Udało nam się. Oczywiście, jak się okazuje, ten romantyzm archeologiczny, chyba jeśli nam piękna złota polska jeśli nie uderzyło do głowy, to nie wszystko widzieliśmy w terenie. Gęsto porośnięty las. Oczywiście wiemy o tym, jak już powrócę tutaj do tych informacji wcześniejszych, że tutaj właśnie problemy z nasadzeniami lasu już były w czasie funkcjonowania cmentarza, kiedy tutaj pan dyrektor cmentarza opowiadał historię, jak to właśnie podnoszono groby, ponieważ nieodpowiednie zawiesienie terenu powodowało, że przesuwały się piaski wzdłuż cmentarza Grudnowskiego, no i wówczas musiałem podnosić te groby do góry, czy dwa cele, żeby zaznaczyć to miejsce pochówku swojego przodka. I być może tutaj też możemy trafić właśnie wszystkie przesunięcia, które widzimy na tych slajdach, to może właśnie też jest ten problem. Ja bym chciałbym... Tak, ja bym Państwu zadała, jeśli można, pytanie, bo też jest ciekawa historia z ogrodzeniem, bo ten motyw się pojawia, gdzie jest cmentarz, a gdzie jest ogrodzenie, prawda, że jest 14,5 hektara w całości ogrodzone. No właśnie, to i skąd te kosteczki i te badania przy murze, przy ogrodzeniu? To ja bym wolał, żebyśmy nie odpowiadali na to pytanie. Naprawdę. Znaczy... Nie odpowiadajmy. Nie odpowiadajmy. Natomiast przepraszam, jeśli mogę się zdaniać. Znaczy to nie jest tak, że nie chcemy odpowiadać, tylko po prostu to są kwestie poza nami. My wiemy, dlaczego pewne działania są podejmowane albo były podejmowane w historii. Natomiast nie chciałbym jakby mówić o ogrodzeniu, dlaczego akurat jest w tym miejscu, a nie na przykład troszeczkę szerzej. Nie, no chodzi tylko o to, że nie obejmuje całego. Nie obejmuje całego. Tylko o to mi chodzi, bo to nie od Państwa, tylko konserwatorów. Wiem, że i to jest taka wiedza, że nie... część cmentarza, o którym mówimy, znajduje się poza ogrodzeniem, prawda? Tak. I to jest duży problem. Jesteśmy nawet w stanie dosyć precyzyjnie określić, jaka część jest na podstawie właśnie planów historycznych, zdjęć i tak dalej. Natomiast jedyne, co jeszcze chciałem uściślić, co jest też dosyć ciekawą kwestią, Państwo przed oczami macie zdjęcie historyczne po prawej, w prawym dolnym rogu, macie zdjęcie historyczne obiektu, który charakteryzowany jest jako obelisk. Obelisk to jest też dosyć ciekawa, może nawet interpretacja pewna, ale potomkini rodzina Szternów była skoligacona z rodziną Słonimskich. Słonimscy znani byli między innymi też z tego, że pochówki były w formie obelisków, czy takich obelisków, ze śliczastych obelisków, więc patrząc i interpretując zdjęcie z lat 40. doszliśmy do wniosku, że taki obelisk może jest to obelisk związany ze Szternem. Okazało się, że jest to najprawdopodobniej był to po prostu punkt orientacyjny, albo rzeczywiście coś na tyle istotnego, że w jego okolicy został albo ten obiekt był pochowany, znaczy postawiony przy Szternie, albo Stern był postawiony, był pochowany przy tym obiekcie, albo w tą, albo w tamtą. Natomiast był to niewątpliwie ważny obiekt na mapie cmentarza, którego fundamenty najprawdopodobniej znaleźliśmy. Dziękuję. Paul Vanel kiedyś wypowiedział pewną myśl, która pomyślałem sobie, że nie tylko dzisiejszemu być może spotkaniu powinna patronować,
Mianowicie, że od nas zależy, czy odkryjemy dookoła nas martwe groby czy skarby. I tak patrząc na Państwa, to Państwo odkrywając artefakty, obiekty, które później skatalogowaliście, zapewne uznajecie to wszystko, te wszystkie znaleziska za skarby. A co Państwu udało się znaleźć, to już była o tym mowa, ale w raporcie wyczytałem, że poza elementami szkieletów ludzkich, rury kanalizacyjne, geniza, czyli skrytka, co w niej było, monety, fragmenty macew, kłódki, części ksymsów, butelki albo fragmenty butelek, plastikowe pudełka, kości zwierzęce, rurki, fajki. To jeszcze chyba wszyscy jesteśmy w stanie zaakceptować, jak zdroworozsądkowo. Ale skąd poza wymienionymi na cmentarzu dzbanki, garnki, fajansowe talerze, kafle piecowe czy fragmenty filiżanek? Skąd? Zacznijmy od tej rzeczy, która na obydwu cmentarzach, która łączy dwa cmentarze, czyli butelek po wódce. Jest taka powieść wieka, który pisze, tutaj nawet do Okopowej oczywiście, że pan zakupił sobie swój grób, no i czekał na śmierć przez ponad 32 lata i było napisane, że od 32 lat wraz ze swoimi kolegami przychodzi w rocznicę zakupu tego grobu z flaszeczką wódeczki, którą piją na cmentarzu i następnie ją zakopują. Stąd możemy przypuszczać, że zarówno na cmentarzu na Okopowej, jak i na Trudnie oczywiście ta ilość szkieł po napojach wysokoprocentowych jest duża. Te znajdowane przez nas zabytki to oczywiście zabytki głównie datowane na okres koniec XIX, początek XX wieku. Następnie mamy fragmenty rzeczywiście talerzy. Skąd znajdują się te porcelanowe cacka, nie wiemy, ale są to dobrze. Może to był już nie tylko napitek, ale może i była cała uczta, oczywiście, ale dzięki tym fragmentom i tej uczcie talerz może pokażę tutaj. Jest on dobrze datowany, jest to okres 1885, początek XX wieku. Ten stempel funkcjonował właśnie na tych talerzach. To datowanie, ten talerz został znaleziony właśnie na drodze, która łączy się na tej alejce pomiędzy Teatrą II a Teatrą IV w jednym miejscu, a w innym miejscu znaleźliśmy trzy monety, dwie jednogroszówki, jedną dwugroszówkę, też oczywiście z dobrym datowaniem 1931-1932. Także możemy przypuszczać, że połącząc fakt zarówno tego talerzy, jak i tych monet, że ta droga powstała z końcem XIX wieku. A co się dzieje z artefaktami, z obiektami, które Państwo zidentyfikują, wracają do Ziemi, czy...? Artefakty są zabierane i czekają na przekazanie do muzeum, gdzie będą mogły być podziwiane przez zwiedzających. Dobrze. Wrócę do jednego wątku, bo on nie daje mi spokoju. Być może to jestem rzecznikiem ekologów. Wyczuwam taką podskórną niechęć do lasarni u Państwa. Nie wiem, czy jestem tutaj błędnie myślącym człowiekiem, że nasadzenia to nic dobrego dla archeologii, bo to wszystko chyba rozpycha, wykoślawia i tak dalej. Więc rozszerzę pytanie, jak obrok, geomorfologia, jak denivelacja, może nawet stosunki wodne, czyli hydrologia, utrudniają, ułatwiają może, ale pewnie bardziej utrudniają prace archeologiczne. No, oczywiście głównie utrudniają. Jeśli chodzi o nasadzenia, ten sam problem mamy nawet większy na Okopowej oczywiście. Tam przy tym gęstym, nomen omen, zaludnieniu, korzenie potrafią naprawdę wyciągnąć dość sporo na powierzchnię, a nie powinny. No, oprócz tego niszczą same groby
wszystkie pomniki, już nie mówię o łamiących się drzewach. Tutaj na Brudnie no problem jest taki, znaczy z jednej strony można powiedzieć, że trochę te drzewa, po to były też te nasadzenia, bo ten teren wydmowy wręcz, jest to ruchome piaski. Bez tych nasadzeń tak naprawdę od samego początku ten teren wyglądałby już zupełnie inaczej i nie wiem, czy można byłoby znaleźć, bo nie wiemy, czy odsłoniłby zupełnie groby, czy z kolei stworzyłby wielką hałdę piachu. Czyli jednak drzewa to przyjaciele. W tym wypadku dla tego miejsca, dla tego piachu tak. Natomiast dla nas niekoniecznie, gdyż jak już odkopiemy korzenie, no to wtedy ten teren dla nas jest raczej niedostępny. No nie możemy usunąć drzew, niestety. Dlatego musimy je skrzętnie omijać i dany teren jest wyłączony spod badań. Także to jakby dla nas, no niestety. Rozumiem. Ja zadam pytanie, które mnie szalenie nurtuje, gdy zapoznałem się z Państwa raportem. Badawczo nurtujemy ten problem od lat kilkunastu. Jak Państwo myślą jako badacze, jako archeologowie, którzy eksplorujecie przestrzeń nekropolii. W jakiej mierze nekropolie są, powiedziałbym, kontekstem dobrym dla zachowania ciągłości, a kiedy i na indziej dokumentują nieciągłość jako przestrzeń? Trzeba odpowiadać na Pana pytanie. Wydaje mi się, że założenia cmentarze, nie tylko te warszawskie, ale w ogóle, są skarbnicą wiedzy o życiu, o śmierci, o odwiedzających, o tych, którzy, o wyposażeniu grobów, o tradycjach, o obyczajach itd. W przypadku cmentarzy żydowskich, tych, które udało nam się do tej pory, z których udało nam się przeprowadzić badania, jesteśmy dosyć mocno ograniczeni różnymi aspektami obyczajowości i tradycji żydowskiej. To znaczy wiemy o tym, że kolokwialnie mówiąc kości są święte i kości pod nadzorem komisji rabinicznej są pieczołowicie przez nas, proces ponownego pochówku jest pieczołowicie przeprowadzany przez przedstawiciela komisji rabinicznej. Natomiast hasło 200 lat historii Warszawy w 20 czy 30 centymetrach ziemi na cmentarzu żydowskim uważam, że jest bez kozery prawdziwe. To znaczy ci, którzy odwiedzali, właśnie tak jak powiedziałem, ci, co odwiedzali, ci, którzy z szacunku dla zmarłych przynosili sposób pochówków, a w przypadku cmentarzy żydowskich inskrypcje płaskorzeźbione, macewy, które zawierały w sobie fantastyczne, zupełnie niespodziewane historie dotyczące danej osoby pochowanej na cmentarzu. Mam niemal na dociągnięcie ręki za każdym razem, kiedy pracujemy. Znaczy przez ciągłość pracy na jednym czy na drugim cmentarzu pozwala nam na po pierwsze przywrócenie pamięci po osobach zmarłych, których nie widać na pierwszy rzut oka, to znaczy te cmentarze są przez nas oczyszczone, ale macewy zniszczone, zasypane pod ziemią, przywracane i później konserwowane, więc na podstawie naszych prac jesteśmy w stanie przywrócić jakiś ułamek świadomości o ludziach pochowanych. To, że my szukaliśmy i szukamy nadal Sterna, bo to jest coś, czego nie zostało, co nie zostało jeszcze wypowiedziane, odsłoniliśmy dosyć duży teren pracami archeologicznymi listopadowymi przy niesprzyjających warunkach. Udało się odsłonić dosyć dużo, natomiast jesteśmy u progu, bowiem pod koniec kwietnia rozpoczynamy kolejny sezon prac w okolicach domniemanego pochówku Sterna i mamy nadzieję, że osiągniemy sukces. To znaczy mamy pełną świadomość oczywiście, że ten pochówek może być, mówiąc kolokwialnie, plamą na piasku, bowiem losy cmentarzy są takie, że te macewy były niszczone intencjonalnie.
Natomiast jeśli rozwiążemy zagadkę rzędu 3a, znajdziemy pochówek 13, możemy mniej lub bardziej precyzyjnie określić, że jest to pochówek tej akurat osoby. Natomiast wszyscy ci, których przy okazji wszystkie informacje, które uzyskamy, są dla nas in plus. Natomiast co ciekawe, chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że rzeczony wcześniej Szmul i jego grup według Leona Przysuskiera znajdują się po lewej stronie kwatery pierwszej, nieopodal miejsca, które objęliśmy pracami archeologicznymi. Pewnie to nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że drugi etap naszych prac na cmentarzu będzie związany z poszukiwaniami grobu Szmula Zbytkowera, którego mniej lub bardziej już wiemy, gdzie szukać. Więc... A czy fakt, że wiemy, jak wyglądał jego nagrobek, tak? Znaczy to był duży pomnik. Duży. To on, czy to ułatwia? Znaczy, czy jest szansa, że znajdziecie Państwo? Ja mogę powiedzieć tak, że nie dalej jak wczoraj miałem burzę mózgów, przeprowadziliśmy z Rankiem Sosnowskim, czyli dyrektorem cmentarza na Brudnie, który wypisaliśmy poszczególne etapy kolejnych prac planowanych w perspektywie pewnie 5 lat najbliższych. I na podstawie zdjęć, planów i fotografii lotniczych z lat 40. Jesteśmy zainteresowani poszukiwaniem grobu Szmula Zbytkowera, który był bardzo charakterystyczny, duży jak na ten cmentarz i mamy interpretację zdjęć lotniczych, które wskazują, gdzie ten obiekt mógłby się znajdować. Kolejny etap to prac, to planujemy odsłonić ohele, których na cmentarzu przy Okopowej znajduje się 49, a na cmentarzu Brudnowskim były 2 lub 3. Ohele, czyli pochówki znamienitych cadyków, rabinów, osób ważnych w społeczności żydowskiej. Kolejny etap to przywrócenie pamięci kawalerzystom Berka Jozelewicza, czyli koniec XVIII wieku. Mamy zaplanowane prace na kilka sezonów do przodu. Liczymy na to, że pomimo pewnych niedogodności różnego typu uda się to przeprowadzić. Zanim oddamy głos publiczności zgromadzonej tutaj na sali, to jeszcze jedna kwestia. Swego czasu profesor Jacek Leoziak wpadł na pomysł, aby wydobyć z ziemi profil archeologiczny getta warszawskiego. Mam pytanie, czy możliwe byłoby wynegocjowanie z gminą żydowską, żeby fragment chociaż takiego profilu w głąb wyciągnąć i pokazać te różne właśnie uprzestrzenioną chronologię. Czy byłoby to możliwe? Oczywiście trzeba by było zapytać, natomiast według mojego rozeznania nie. Gdyż próbowaliśmy już coś takiego wynegocjować na cmentarzu na Okopowej i to w miejscu, gdzie jak zakładamy nie było nigdy pochówków. Natomiast odwiert no aż się prosi, żeby uzyskać informacje, czy głębiej i jak. No raczej jest to niemożliwe. A może jakiś inny argument? No niestety, wiercąc w głąb ziemi, niestety nikt, żaden archeolog nie da takiej pewności, że nie natrafimy na szczątki ludzkie. I to jest możecie koniec dyskusji. Dokładnie. Nawet te nieinwazyjne metody, nie wiem, fotoradarowe i tak dalej. W ten sposób można, natomiast te nieinwazyjne też nie zawsze dadzą konkretną, dokładną odpowiedź. Tak. Jest. Także niestety. Dziękuję. Możemy żałować, że taki profil nie powstanie, ale nie, pan Marcin Wagner ma pomysł, że jednak powstanie. Nie, absolutnie nie, ale to jest to głos publiczności, bo przede wszystkim chciałbym dziękować studentom Wydziału Archeologii, którzy biorą udział zarówno w badaniach na Okopowej, jak i w badaniach na cmentarzu żydowskim na Brudnie. Tutaj kilka zdjęć z nimi, ja są tutaj na sali, także wam bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę. Czy zwrócę się w takim razie do nieco młodszych uczestników badań, czy trudna jest współpraca z nieco starszymi, starszym archeologami, czy łatwa? Dobrze, nie odpowiadajcie na pytanie, więc mamy dwa pytania bez odpowiedzi.
Szanowni Państwo, otwieramy turę pytań ze strony publiczności. Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos, zadać pytanie, podzielić się komentarzem, uwagą? Las rąk, wybieram pierwszą rękę. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo szkodnie. Chciałbym zadać pytanie dotyczące tego szkieletu dziecka. To jest frapujące. Skoro mamy do czynienia z sytuacją, w której kości są nieczyste, nie można ich dotykać, trzeba ich unikać, jak tylko się da. Na poziomie stropu obiektów się zatrzymujemy. Czy mamy zatem do czynienia z dzieckiem, które zostało tam złożone już po wojnie, w związku z tym nie jest zaliczane do tej struktury samego cmentarza? Czy to jest jakiś, nie wiem, wtórny kontekst, w którym włożono to dziecko? Mówi, jaka jest odpowiedź na zagadkę tego dziecka? No oczywiście to jest zagwozdka chyba nie do rozwikłania, bo oczywiście z punktu widzenia archeologa mamy przede wszystkim stratygrafię, to dziecko, które było znalezione w warstwie podkumysłowej chyba. Jeszcze do tego zostało stwierdzone przez antropologa Jacka Mieckowskiego, że jego wiek należy określić między 3 a 5 lat. Znaliśmy go tylko i wyłącznie fragment, to znaczy tą część korpusu. Zostało ono ułożone klatką piersiową do dołu, więc absolutnie nie jest to zgodne z rytuałem chowania żydowskim. Więc tutaj oczywiście tutaj należy znak zapytania, czy to jest szkielet późniejszy, a w takim razie nie należy, tak jak tutaj będzie Pan powiedział, do tej klatki żydowskiej. Z drugiej strony osoba, czyli Aleksander Schwarz, tutaj też poszedł tego, powiedzmy, naukowo, stwierdzając, że być może jest to przeniesiony popółek, to znaczy ze względu na głęboką orkę, która się pod nasadzenia drzew, być może ten fragment ciała został wyrzucony z głębszych warstw i akurat taki fragment się zachował, ponieważ jak zostało nam powiedziane, jak zarówno kręgosłup, jak i głowa, czaszka są tymi częściami najbardziej istotnymi w całym szkielecie, no to niestety nie możemy przenosić tego szkieletu w inne miejsce i musi zostać tam, gdzie jest, więc został tam specjalnie do niego zrobiony taki grobik. Szczerze mówiąc, zakładamy, że wydarzyło się to prawdopodobnie w czasie wojny. Nie jest to intencjonalny pochówek, jak przystało na cmentarz żydowski. Po pierwsze, jest bardzo płytko, znaleźliśmy szkielet, więc gdyby był wcześniej wkopany, no myślę, że znajdowałby się gdzie indziej. Nie był to, zakładamy, że być może było to zimą, skoro tak płytko wkopane. I niestety prawdopodobnie ta głęboka orka wyciągnęła ten fragment szkieletu. Tak zakładamy, aczkolwiek no, został zasypany, nie zawiadomiliśmy żadnych władz, więc jest pochowany tam, gdzie został znaleziony. Natomiast też warto jeszcze, znaczy historycznie skarbnicą wiedzy na temat cmentarza brudnowskiego jest przewodnik doktora Schipera i nie mówię, że to jest związane, broń Boże, z tym pochówkiem, natomiast z tym szkieletem, natomiast w wielu miejscach na kartach przewodnika jest poruszana kwestia intencjonalnego rozkopywania grobów w celu pozyskania rzeczy związanych z pochówkiem. To znaczy było wiele potwierdzeń na intencjonalne niszczenie pochówków, także dzieci, w celu pozyskania ewentualnych wyposażeń, jeśli takowe mogły być. Jest to opisane przynajmniej w kilku miejscach w przewodniku. Natomiast, tak jak tutaj koledzy mówili, to szkielet, który znaleźliśmy, został znaleziony bardzo płytko. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej został natychmiast poinformowany i został według wszelkich obostrzeń został pochowany, czy szkielet został wysypany. Operuje Pan bardzo delikatną frazą intencjonalne pozyskanie. Czy to jest synonim grabieży? Tak.
Dziękuję. Drodzy Państwo, prosiłbym o kolejne pytanie, komentarz, podzielenie się uwagą, jeżeli nieco zbieramy myśli. Natomiast ja nawiążę do jednego z wątków. Tutaj pan Szymon Lenarczyk powiedział, że spodziewa się sukcesu po przed nami kolejne sezony, zatem program wieloletni. Natomiast ja mam takie pytanie. Czy macie poczucie, ja wiem, może to zbyt górnolotnie zabrzmi, ale to nie współczuć z tym romantyzmem poruszanym, czy macie poczucie misji albo poczucie doniosłości waszych badań? Oczywiście w kontekście, w tym chcącym pytaniu kryje się inne pytanie, zupełnie niechcące. Co wasze badania dadzą, wniosą do historii Warszawy? Chyba się górnolotnych stwierdzeń. Liczymy na to, że nasze badania przyniosą karta historii cmentarza Brudnowskiego jest zapisana nie w pełen, nie w oczywisty sposób. Chcemy ją uzupełnić, próbując, współpracując z gminą i z fantastycznym dyrektorem cmentarza, jakim jest Remigiusz Sosnowski, który wykazuje się niesamowitą wyczuciem, delikatnością prac, które prowadzimy, bo to chyba też nie zostało do końca wypowiedziane, że to nie jest takie oczywiste. Prowadzenie prac archeologicznych na cmentarzu żydowskim, gdzie materiał bardzo delikatny, jakim są kości, mogą być w bardzo prosty sposób pozyskane i nikt, a co nie powinno mieć miejsca według obyczajów żydowskich, więc nasze prace, nie mogę oczywiście powiedzieć już słowa pionierskie, ale w przypadku w tych cmentarzach jest to duża przyjemność pracy w oparciu o wytyczne gminy, komisji i innych osób zaangażowanych od strony organizacyjno-techniczno-obyczajowej. Natomiast mamy świadomość tego, że przywracamy pamięć po tych rzeczywiście znamienitych postaciach, które wiemy, że są pochowane na cmentarzu. Zapraszam, to zabrzmi pewnie jak jakaś reklama, ale zapraszam na cmentarz żydowski na Brudnie. Na Okopową oczywiście też, ale na Brudnie jest to miejsce niesamowite, które warto odwiedzać, z którym warto historią się zapoznać po bardziej szczegółowo, bowiem osoby tam pochowane, ale też historia tego miejsca trudna, związana nieodzownie nie tylko z Żydami warszawskimi, ale z różnymi wiatrami chronologii miasta, doprowadziła do tego stanu, jaki mamy. Myślę, że warto odwiedzać to miejsce, żeby zrozumieć, do czego nie wolno doprowadzić w kolejnych latach, znaczy w przyszłości. Szczególnie to, do czego nie powinno się doprowadzić, widać na Okopowej, natomiast Brudno też jest miejscem nieprawdopodobnie ważnym na mapie Warszawy, nie tylko. Druga ręka z lasurą. Bardzo proszę. Ja chciałbym spytać, czy w związku z powyższym jest szansa na naprawienie tego, co się stało? Czyli jeżeli uda się, innym słowem, czy są na tyle dokładne plany, kwater osób pochowanych na tym cmentarzu, że dysponując na razie biednym punktem zaczepienia, ale być może później osnową w kolejnych latach, kiedy będą identyfikowane kolejne globy, że uda się przynajmniej w istotnym stopniu odtworzyć układ tych kwaser, układ grobów i położyć macery, przynajmniej tak to się zachował, należy być mi porządku. Raczej nie ma takiej możliwości. Przy wejściu na cmentarz Brudnowski już stoją macewy sztucznie wstawione, nawet nie dokładnie w stronę, w którą powinny być ustawione. Ponieważ nie ma dokumentacji, gdzie leżą na cmentarzu Brudnowskim, nie jest możliwością jakby włożenie macew
te miejsca, a także możemy włożyć masę w już istniejących zapisami nazwiskami w wyroby osób, które, którymi nie są. Także tak, nie możemy przypisać, nie możemy jakby sztucznie ustawić tych wyrobów, to jest właśnie wynika przede wszystkim z tych nakazów żydowskiego prawa Bożego. Jeśli można, ja mam dwa króciutkie pytania, być może odpowiedzi będą długie, to zobaczymy. Jak się ma, może tak, bo była tutaj mowa o Berku Sonnenbergu, czyli o tym pochowanym synu Szmula i o jego Helu z płaskorzeźbą. Na płaskorzeźbie, to właśnie usłyszałam przed chwilą, że nie możemy mojej prezentacji pokazać, ale tam jest na płaskorzeźba pokazująca Pragę z włościami Szmula, również z cmentarzem brudnowskim, żydowskim, czyli na płaskorzeźbie, na grobie syna, tak, umieszczono miejsce pochówku ojca. I czy to jest taka płaskorzeźba fantastyczna, czy, bo to jest chyba i dom pogrzebowy, prawda, zaznaczony, czy tam się, tak, ale tam jest też sam cmentarz, czy to się może Państwu do czegoś przydać, czy to jest tylko... Tylko taki skrót artystyczny, to znaczy, że ważne miejsca na jednej płaskorzeźbie są ważne miejsca zaznaczone dla rodziny Sonnenberga, czyli dla syna Szmula, ale rzeczywiście z jednej strony jest pokazany jest nekropola na Brudnowska, ale także posiadłość Szmula, także prawostronna część Warszawy, więc to jest taki rzeczywiście płaskorzeźbiona, ale artystyczna wizja, skrót jakby artystyczny raczej. Dziękuję, bo bałam się, że będzie długie pytanie, tylko odpowiedź, ale tak muszę porównać. A drugie pytanie jest takie, tak a propos wywiadu historii. To było tak, że po założeniu tego cmentarza przez Szmula, tego trochę nie rozumiem, on był stosunkowo rzadko użytkowany, czyli że jednak wywożono, chowano gdzie indziej. No i to się zmienia w 1794 roku, rzeź Pragi. I teraz pytanie moje jest takie, czy Państwo wiecie o grobach zbiorowych i czy jest szansa na odnalezienie tam, gdzie właśnie naszego Jakubowicza ta gwardia żydowska walczyła? To znowu wchodzimy na bardzo wąski temat. Przepraszam. Ale jest to z założenia. Groby masowe, groby zbiorowe są nieakceptowalne. To znaczy są rzeczywiście, mówiąc nieakceptowalne, oczywiście przesadzam, bo nie dalej jak pół roku temu mieliśmy archeologiczną przyjemność pracować przy chyba najtrudniejszej karcie historii Żydów, ale też cmentarza żydowskiego na Okopowej. Archeologicznie doprowadziliśmy do oczyszczenia terenu w kwaterze 9 cmentarza przy Okopowej. Wiemy, że w miejscu, które odkopywaliśmy, znaczy odczyszczaliśmy pod nowe upamiętnienie, pod spodem znajduje się kilkadziesiąt tysięcy osób chowanych sukcesywnie podczas istnienia getta. Mamy porażające przedstawienia fotograficzne z czasów istnienia getta, kiedy osoby były, szczątki ludzi chowane były do grobów, w tym wypadku masowych, bo ilość osób chowanych w ciągu miesiąca była niemożliwa do pochowania w pojedynczych grobach. Tu nie chcę wchodzić w tradycję i obyczajowość pochówków, natomiast żydowskich, natomiast generalnie, generalizując, miejsce pochówku jest jakby miejscem życia pośmiertnego dla Żyda i jakby to miejsce jest integralnie sfokusowane czy przypisane tej jednej osobie. Czy
czyli raczej pochówki pojedyncze, natomiast grób masowy, który tak naprawdę dwa groby, o których widzieliśmy, i trzeci, który dzięki interpretacji kolegów i uwzględnieniu granic, które udało nam się na podstawie interpretacji fotografii historycznych pozyskać, najprawdopodobniej też trzeciego grobu masowego na terenie cmentarza Przyokopowej, udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której miejsce przygotowaliśmy archeologicznie pod nowe upamiętnienie. Zapraszam do odwiedzenia cmentarza na Okopowej. Zobaczcie Państwo porażające nowe upamiętnienie osób tam pochowanych. Natomiast na cmentarzu Brudnowskim domniemujemy z kart historii, że jedyny chyba tak naprawdę, oczywiście mogło być więcej w czasach II wojny światowej, nie wiemy też jak było oczywiście z czasami różnych zaraz, które dziesiątkowały ludzi na początku, pod koniec XIX czy na początku XX wieku, też nie do końca wiemy, czy to były pojedyncze czy większe pochówki, raczej pojedyncze zapewne. Natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że kawalerzyści Berka Jaselewicza zostali pochowani, było ich około 500 i zostali oni pochowani w jednym zbiorowym grobie. I taką informację mamy i może albo nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zweryfikować. Zastanawialiśmy się nad tym, żeby jednak spróbować znaleźć duży wkop, który mógłby świadczyć o tym, że znaleźliśmy, no i oczywiście ta nowoczesna archeologia, czyli to, czego nie widać na powierzchni Ziemi, żeby zbadać metodami nieinwazyjnymi i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwe, żeby grób masowy na terenie cmentarza na Brudnie także się znajdował, ale w tym wypadku chodzi o żołnierzy Joselewicza, czyli to jest 1794 rok. Dziękujemy. Szanowni Państwo, ostatnia szansa na zadanie pytania. No to kolejne pytania padną zapewne wtedy, kiedy się spotkamy na cmentarzu na Brudnie. Także, proszę Państwa, zanim oddam mikrofon, aby dyrektor Centrum Badań nad Kulturą Warszawy, pani profesor Elżbieta Wichrowska, zaprosiła na kolejne nasze spotkanie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Może brawami podziękujmy. Pan doktor Szymon Kadelarczyk, pani Magdalena Sugarska i pan Marcin Wagner oraz pani profesor Elżbieta Wichrowska, której teraz przekazuję mikrofon. Co będzie za miesiąc? O czym będziemy rozmawiali za miesiąc? Z okładem albo bez okładu? Bez okładu. Bez okładu i o Wisie. Tym miejscem nieoczywistym i narracją, czyli mieli dwóch narratorów, to jest Wisła. A jeśli Wisła, to archeolodzy. I tym razem to będzie opowieść, narracja Huberta Kowalskiego, być może łowcy skarbów w Wiśle, być może z towarzystwem, to jeszcze z domówny nasz prowadzący. Więc będziemy mówili o Wiśle, co w niej jeszcze można znaleźć, czego szuka tam archeolog i jak to się wiąże z Uniwersytetem Warszawskim, a właściwie z pewnym pałacem kazimierzowskim. No i nie tylko. To będzie najprawdopodobniej, jeśli jakaś zawieja w liuma historii nas nie każe zmienić planów, 5 maja o godzinie 17. No i to, a gdzie? Zobaczymy. Przy grubej kaśce najprawdopodobniej. Zatem, drodzy Państwo, dzisiaj spotkaliśmy po bardzo wąskim gruncie. Za miesiąc będziemy stąpać po płynnym gruncie. Będziemy pływać. Serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Spokojnego czasu.